Psycho Mathis with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, a beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment, OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Drogi generale, zgłaszam uważnie, że wylądowałem i czekam na dalsze rozkazy, bez odbioru. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony użytkownika DWW, a to jest pierwszy odcinek nowej serii Zagrajmy Wy, jaką jest seria Zagrajmy Wy. Metal Gear Solid. I nie ukrywam, jestem trochę podjarany praktycznie ograniem tej gry, ponieważ to jest, no, nie ukrywajmy, legendarna tak naprawdę gra, która do dzisiaj jest wspominana przez wszystkich tak naprawdę i przez wszystkich ceniona jako jedna z takich, no można powiedzieć, twarzy, jeżeli chodzi właśnie o Metal Gear Solida. Dlatego na razie dopóki coś, przez to, że był ten długi filmik, to nie będę przedłużał i powiem co więcej, jak już miną te kolejne przerywniki filmowe. Szybko dodam, że ten kodek trzeba będzie zapisać, bo on będzie bardzo ważny. O, i teraz możemy się ruszać wreszcie. Więc tak jak mówię akurat, jestem trochę podjarany praktycznie ograniem praktycznie tej gry, bo tak jak już mówiłem, to jest legendarna praktycznie seria, którą każdy kojarzy i jakby nie patrzeć, jest ona domeną, jeżeli chodzi o gry na PlayStation 1. Gra wydana, o ile pamiętam, chyba w roku... O, chwileczkę, bo on może mnie zauważyć. W roku 98 albo 99, najwyżej się sam poprawię w tym filmie, która jest oczywiście jedną z praktycznie tych najbardziej kochanych serii. Zresztą co nie dziwne, bo praktycznie później po tamtym czasie oczywiście ten, po tamtym czasie... Chwila, moment. Lepiej tego nie robisz, lepiej się tu nie ujawniać, bo jeżeli... Jakim cudem ty mnie zauważyłeś? Nie rozumiem tego.
Dobra, już pierwszy fail, bo praktycznie widać, że ten, co oni zauważyli się. O, chwila. No, świetna rada akurat, kiedy mam ich tam dwóch. O, przynajmniej coś zgarnąłem. O, oni są z tych, dwóch stron. Wstawaj, Snake, wstawaj. Ja muszę teraz spadać. Ja przynajmniej muszę ten, zrobić takie wokół nich kółeczko, myślę. To będzie wiadomo, o ile on też się tu obkrąży. A, mam nadzieję, że mnie tu nikt nie zauważy, że będzie tu spokój praktycznie. O, chyba widzę, że ktoś tam idzie. A. Dobra, jest spokój. Dobra, mogę na razie na spokojnie posiedzieć i ten, i pogadać o wszystkim. Ale tego się nie spodziewałem praktycznie, że ktoś mnie tu zauważy. Więc wiecie co, ja tutaj przeczekam praktycznie tą windę, żeby mogła tu spokojnie wjechać jak coś. Więc wracając do sedna sprawy, oczywiście jestem podjarany, tak jak już mówiłem. I nie ukrywam, że dla mnie ogranie Metal Gear Solida będzie wyjątkowe, ponieważ to będzie pierwszy raz w życiu, kiedy gram właśnie w MGS-a. Jeszcze nigdy nie grałem w żadną serię MGS-a, a wiem i słyszałem wiele razy, że to jest naprawdę świetna gra, którą warto ograć praktycznie. Zresztą nie dziwne, jak wiele osób ją chwali. O, chwila, tu się schowam, bo on może tutaj przyjść zaraz i zobaczyć. O, odsunął się? On się cofnie praktycznie? Nie, raczej się nie. Ale tu lepiej sobie zrobię teraz tego. O! Nie jest tam na prawo. O, teraz właśnie nadjechała ta winda, tylko że tam jest jeszcze trzeci. Trzeba będzie to jakoś teraz szyfrować, dobrze. Idź tam na dół, okej? Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Teraz poczekam, aż on się ulotni, okej? Wtedy będę mógł tam szybciej wskoczyć. Teraz na lewo, proszę. Dziękuję ślicznie. Aha, papa, dziękuję bardzo. I co z tego? Nic z tego nie wyjdzie, bo nawet nie pójdziecie tam na górę. Udało się jakoś tak uciec, ale powiedzmy tak naprawdę takim fuksem, jakby można powiedzieć, więc... Mówię, to będzie ciężkie tak naprawdę ogranie tego MGS-a, wiedząc o tym, że nie znam praktycznie z tych szczegółów i tym podobne, ale je poznam praktycznie na tym, na przestrzeni tej serii oczywiście. I mam nadzieję, że gra właśnie tego twórcy, czyli Hideo Kojimy, będzie naprawdę superowa i że rzeczywiście te słuchy, które słyszałem, były naprawdę dobre. A oto Solid Snake w pełnej okazałości. Metal Gear Solid Tactical Esponis Action. Kolejny komunikat kodekowy. Co tym razem? Jak to, czego szukają? Wódki!
No tego już się przekonaliśmy. To jest zależne. Jeżeli słyszeliście jakieś stukanie albo coś, to akurat ja to ja byłem przed chwilą, bo ja przed chwilą sobie zapisałem ten kodek właśnie, który będzie odpowiadał najprawdopodobniej za zapisywanie gry, ponieważ on będzie mi najbardziej potrzebny, czyli te właśnie 14096. No ale to jest najważniejsze, żeby było wiadomo. Dobra, wiem tylko tyle, że chyba tutaj coś widziałem, zresztą nawet to okrążę trochę, żeby nie było. No, jest tutaj coś, tylko że ryzyko oczywiście jest wielkie takie, że ten... Chociaż... Wyrobiłem się na czas. Wyrobiłem się! Nie wyrobiłem się na czas! A, spadaj! Spadaj! Nie dorwiesz mnie, ty cholero jedna! Ja wiem, co chcesz knuć! Ja praktycznie pójdę tutaj i... Nie wiem, zakopię cię. A spadaj! A jednak nie, jest jednak jeszcze padnięcie. Ja chciałem tam się dostać. Zobaczyć co i jak. No i niestety pierwszy game over w tym momencie. Dobra, dobra. To mój błąd praktycznie, bo nie miałem życia. Zresztą, co ja? Przecież mam ten, mam Racing tak zwany. Ono akurat odnawia życie nawet na tę chwilę. No ale dobra. Zobaczymy, co teraz będziemy robić. Muszę się tu jakiś inaczej, innym cudem dostać praktycznie. Oczywiście, żeby nie było to ten, to... Za niedługo to zapiszę, bo pierwszy odcinek i tak naprawdę będzie polegał na tym. Głównie na zbieraniu wszystkiego, co tylko się da. Albo na próbowaniu uniknięciu wrogów. Przy którym jeden prawie ten oberwałem. Bo z tego coś tutaj widziałem. No? Ale ona chyba nie jest aktywna. Spadaj! Spadaj! Chcesz tam się schować! A mogę się tu połączyć jeszcze?
Nie. Pewnie on coś tam mówił, że mogę się schować. O, widzieliście to? To było niezłe. Ja tak z tyłu praktycznie poszedłem, a tu nagle, że wiecie co? Zrobię magię praktycznie. O, dobra, już mogę gdzieś iść. I widzę, że to jest taki etap trochę skradanki, można powiedzieć. Więc zobaczymy, czy tu będzie ten, co tutaj będziemy widzieć. Żeby nie było oczywiście... jeżeli będą się pojawiać często właśnie fejle z mojej strony i tym podobne, no to się nie dziwcie, bo w końcu, jak ja gram pierwszy raz, no to nie dziwne. Tutaj coś widzę, jakąś lecącą rzecz, którą mogę zgarnąć. A, zdrowie. Super, przyda się. I tu widzę... Tu chyba ma się dostać, ale wolę na razie poszukać i sprawdzić, czy coś tu jeszcze jest. Nie, tutaj nic nie ma. Więc chyba mogę tylko tam iść tak naprawdę. Szkoda, że nie mogę szybciej. Ale już to jest lepsze tak naprawdę niż nic. No nie, no tu nie mogę iść. Czyli gdzieś muszę tutaj się dostać. Muszę popatrzeć na lewo i prawo, żeby wiedzieć dokładnie gdzie. A mogę tam na górę? Nie. Chwila, tu nie mogę. I tutaj też nie. To znaczy, że chyba gdzieś wcześniej mogłem. Tak mi się wydaje, ale nie jestem w 100% pewny. Ty, a może to ten? A może ja się muszę tam wrócić, żeby coś zrobić? Nie zdziwiłbym się praktycznie, bo widać, że tutaj praktycznie poza tym, co tutaj jest, to nic nie mogę zrobić. Chociaż... Nie, bo tu chyba się dostałem już. O nie, tutaj są mysze. O, chwila, tu się połączę. Jakiś kolejny numer. Okej, czyli według tego gostka muszę ten iść za tymi myszami, to wtedy one będą mnie kierować właśnie w odpowiednie miejsce. Ale dobra, teraz widzimy i... Teraz zrobiłem taką symulację właśnie gadania pod wodą, że nic niezrozumiane było. Że z tego co wydaje mi się, chyba te frekwencje trzeba dobrze zapisywać właśnie wszystkie, bo one naprawdę dużo mogą dać znaczenia. Dobra, myszki, ja was nie zabiję, dlatego wy mnie kierujcie właśnie do wyjścia. Może do tamtego miejsca właśnie, gdzie widziałem przez szyby. I wtedy będę wiedział co i jak. Chwila, poczekajcie chwileczkę, bo tutaj coś jest? Nie. A z tej strony? Też nic. Dobra, to idziemy dalej. Myślę, że chyba skoro mamy taką grę, to warto tak naprawdę patrzeć w różne miejsca, gdzie co jest. Może znajdą się jakieś właśnie sekrety, tak jak to było z tym życiem. No, tutaj się dostałem właśnie. Dobra, chyba mogę wstać, nie kucnąć. I wiecie co, ja spróbuję teraz ten, ja spróbuję tutaj zapisać, a nie chciałem się połączyć. Ale ja nie chcę ten, ja chciałem do ciebie dzwonić. O, tak też mogę, super. Czekajcie, to zrobię coś takiego? I czekajcie, to jest właśnie pole do zapisu. Zapis! Oczywiście, że zapis. Na pierwszej karcie. Nowy plik, jak najbardziej. I przynajmniej mogę tutaj zakończyć. Wiadomo, że to będzie taki bardziej ten. Snake,
Snake chyba się zakochał, coś mi się wydaje. Tak nie jestem pewny, ale dobra. Tak jak ja mówiłem, ja już się tutaj będę z wami żegnał i widzimy się oczywiście następnym razem, gdzie myślę, że więcej już będzie akcji widocznej praktycznie na tym odcinku. Dlatego się tu najbezpieczniej schowam po prostu. Tak więc co, ja się tutaj z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE, na razie i cześć!